Cześć, witajcie, siemaneczko, z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejne wnioski z testów kosmetyków rossmanowych. Wiem, troszkę to idzie ociężale, ale stwierdziłem, że teraz postanowię przyspieszyć i wrzucać troszkę więcej filmów, szczególnie, że idzie okres świąteczny, świąteczno-noworoczny, a jak wiecie, zawsze jakieś adwajsy, jakieś poradniki odnośnie kosmetyków, odnośnie prezentów się przydają. O czym dzisiaj porozmawiamy? O trzech produktach, które intensywnie testowałem przez, no myślę, ostatnie półtorej tygodnia, a jeden z nich bardzo długo, o wiele dłużej, bo praktycznie od momentu, kiedy zakupiłem, popełniłem te zakupy w Rossmanie, szampon do włosów Natura Siberica Beluga był ze mną od samego początku i w sumie zacznę od niego, od omawiania. Jakie wnioski? Ten szampon jest skierowany dla tych, którzy mają problemy na przykład z wypadaniem włosów, ponieważ for men only oczywiście i szampon z aktywatorem przeciwko wypadaniu włosów. Tak by to tłumaczyć z etykiety. Ma w sobie ekstrakt z syberyjskiego kawioru, który zawiera dużo witaminy E. Tutaj mamy dodatkowo witaminy B i taurynę, więc te włosy powinny być wzmocnione. Co ja zaobserwowałem? Na pewno przede wszystkim bardzo przyjemny zapach. Nie kosmetyczny, nie jakiś, wiecie, taki wymyślny, nie wiem, czekoladowo-wiosenno, czy śliwkowy, grzybowy i tak dalej. Po prostu zapach męski, delikatny. Konsystencja szamponu jest też również bardzo fajna, nie żelowa, ale z drugiej strony nie mocno wodna. Widać, że tutaj ta kwestia tych składników naturalnych jest zachowana. Czy zaobserwowałem brak wypadania włosów? Ja generalnie nie mam problemu z wypadaniem włosów, więc nie zaobserwowałem, żeby mniej przestały wypadać. Fakt jest taki, że włosy po umyciu i po wysuszeniu są bardzo fajne, puszyste, miękkie, nie są sztywne, nie są takie suche, spokojnie je można przeczesać. Ja nawet dzisiaj po umyciu nie korzystałem z żadnego kosmetyku typu Prestyler, tylko na włosy wrzuciłem puder i krem do włosów od Rarecraft. What? Testujemy. Wiecie, że jesteśmy w fazie testów, w fazie rozwojowej, jeśli chodzi o kosmetyki do włosów. Notabene wbijajcie na grupę dżentelmenów na Facebooku. Tam będziecie na bieżąco z wszelkimi informacjami, które występują na sklepie, promocje, nowości, posty i tak dalej. No i rozbudowujemy tą grupę, ponieważ tam już jest ponad 2000 osób. Tutaj na YouTube już w tym momencie też ponad 7000 subskrybentów. Także budujmy to i dumne rysie niech wspierają, niech atakują, nazwę to w ten sposób, cały kraj i nawet cały świat. Jeśli chodzi o kwestię tego szamponu, bardzo pozytywne wrażenie pozostawił i wrócę do niego ze względu na to, że po pierwsze był niedrogi, bo z tego co pamiętam to był na tamten moment 15 zł. Nie wiem jaka tam cena jest obecnie, ale tutaj Wam się gdzieś wyświetli aktualna cena tego szamponu. Po drugie jest duży, bo mamy 250 ml. Nie trzeba go dużo wykorzystywać, bardzo fajnie się pieni, chociaż mimo wszystko, no nazwę to tak, jest wydajny. Nie trzeba dużo lać go na rękę, żeby go fajnie spienić, ale też wiecie, że nie sama piana jest jakby tym efektem myjącym. Tutaj ten efekt myjący, czy te substancje myjące bardzo fajnie sobie radzą. Oczywiście, no nie używałem żadnych woskowych pomad mocnych, nie mam teraz czesanej fryzury, ale wrzucałem glinki woskowe i bez problemu sobie z nimi dawała radę. W sensie takim, no oczywiście to nie było zmywanie po pierwszym umyciu, tylko swoje techniki, jak na przykład najpierw nałożenie odżywki, zmiękczenie tej wosku na włosach i później zmycie ciepłą wodą, jak najbardziej sobie dawał ten szampon radę. Ja tutaj nie mam żadnego ale w stosunku do tego produktu. Włosy są fajne, puszyste, niesuche, bardzo dobrze się je czesze i później jednak produkty też oddają na włosy swój charakter, gdzie w produkcie, który teksturuje mocno włosy, fajnie je teksturuje. Oczywiście cięcie i wszystko ma znaczenie, ale szampony też mają znaczenie. Dla mnie Natura Siberica for Men, ten szampon, czyli ten z aktywatorem przeciwko wypadaniu włosów, bardzo pozytywna ocena i polecam, jeśli chodzi o Rossman. Tak jak mówiłem, te kosmetyki to będą takie raczej awaryjne, rezerwowe oczywiście. No dla tych, którzy zaczynają przygodę, może rzeczywiście warto się skłonić w tym kierunku. Panowie, weźcie to pod uwagę. No mamy już czasy takie, jakie mamy. Oczywiście od nikogo niczego nie wymuszam, ale dobrze mieć i dobrze wiedzieć, jak świadomie dbać o własne włosy, bo w późniejszym czasie będziemy wchodzić w wiek 40, 50 lat, 60 lat, te włosy będą
nam oddawać, będą dłużej naturalne, będą się dłużej z nami trzymały, no chyba, że mamy naturalne tendencje, czy powiedzmy genetyczne tendencje do wypadania włosów, wtedy może taki szampon. Ale dbajmy o to, nie idźmy w stronę produktów 7 w 1. Uwierzcie mi, ja wyznaję tą zasadę zawsze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego i weźcie świadomie po prostu to sobie na głowę jako szampon i zobaczycie, jaka różnica będzie. Kolejny produkt z testowanych. Kolejny kosmetyk to mydło do brody i do twarzy dla wszystkich typów skóry od Mazveri. Producent chwali się na opakowaniu przede wszystkim, że w mydle nie znajdziemy SLS-ów, nie znajdziemy parabenów, mamy 100% naturalnych olejów, 100% naturalnych ekstraktów i zbalansowane pH. Mydła jednak mają to do siebie, że zazwyczaj mają pH zasadowe i po dłuższym użytkowaniu ta skóra może wyrzucić jakieś wypryski czy jakieś podrażnienia, ale na to pewnie zwracacie uwagę. Co pierwsze mi się rzuciło w oczy, to idealny kształt tego mydła, w przeciwieństwie na przykład do naszych mydeł Rarecraft, które są ręcznie robione, kraftowo robione, jakby nie patrząc, nazwa mocno o tym sugeruje i każde jest inne. I tutaj też skład tego mydła jest taki ujednolicony. Oczywiście producent tutaj mówi, że to jest mydło głęboko oczyszczające. Mamy w składzie węgiel aktywny, mamy olej z czarnuszki, mamy ekstrakt z oczaru wirgińskiego, olej abisiński i substancja, że tak powiem, helatująca, nazwijmy to w ten sposób, bo tutaj oni się chwalą, że ona wiąże osady mineralne występujące w wodzie, normalizując pH skóry. Terasodium etta. Z tą ettą generalnie bym uważał. Ale te ilości, które my powiedzmy przyjmujemy, organizm przyjmuje w tych mydłach, to nie są na tyle ilości, które by nam zagroziły. Jakie wnioski? Co zaobserwowałem? Broda oczywiście jest umyta. Czuć, że te kosmetyki są z niej zmyte, bo jednak te substancje helatujące i tak dalej pozwalają na to, żeby te balsamy czy olejki ładnie zeszły, spłynęły. Ale co zaobserwowałem i to jest pierwsza duża różnica pomiędzy mydłami, przede wszystkim naszymi, Rarecraft, bo z nich głównie korzystam, i szamponami do brody, to jednak nasze mydło Rarecraft ze względu na inny skład, inne dodatki, ona pozostawia tą brodę bardziej puszystą i z drugiej strony taką przygotowaną, widać na przyjęcie innych kosmetyków, ona była jakby nazwać to taka gładka bardziej, a tu po tym mydle i po wysuszeniu nabyła bardziej rozczapiżona, taka wiecie, no szorstka. Oczywiście nie mówię tutaj o upierzu, nie mówię tutaj o swędzeniu, bo takich rzeczy nie było, ale generalnie ja różnicę zaobserwowałem i mogę powiedzieć, że no tak, czy jestem zadowolony z tego mydła? Powiedzmy tak, w skali od 0 do 10 to jest taka czwórka, jako rezerwowe mydło, które gdzieś bym potrzebował wykorzystać, czy nawet do umycia ciała, nazwałbym w ten sposób, jakbym czegoś nie miał, nie miałbym żelu, nie miałbym do niczego do mycia brody, to wtedy tak, jako daily basic, jako codzienne używanie, raczej bym poszukał czegoś lepszego, z lepszym składem, chociaż tak jak mówię, ja nie zaobserwowałem żadnych negatywnych aspektów, oprócz tego, że no włos jednak był troszkę taki bardziej spięty, szorstki, więcej go musiałem rozczesywać i co jeszcze ważne, i to też zaobserwowałem podczas suszenia rollerem, bo ja brodę często suszę rollerem, ona była bardziej tępa, nie chciała się poddawać, nie chciała się ładnie układać, a jednak po mydle Rarecraft, czy choćby nawet po szamponie, nie wiem, pana Drwala, inaczej ta broda się układa, ona jest bardziej gładka, bardziej się poddaje, nazwałbym to w ten sposób. Oczywiście, tak jak mówię, jako rezerwowe mydełko, jak najbardziej, na sam start, na początek przygody z brodą, też bym spróbował, ale weźcie pod uwagę to, że jeśli macie już jakieś problemy ze skórą, to lepiej nie ryzykować i iść w taki produkt, który na pewno Was nie uczuli, chociażby na przykład właśnie jakieś szampony, no chociaż wiecie, na pewno, mówię, że na pewno to Kopernik nie żyje, bo może być tak, że akurat Wasza skóra będzie na któryś ze składników uczulona i akurat wtedy ten składnik będzie w małej ilości w tym szamponie czy w tym mydle i tak to się obserwuje, więc musicie też obserwować swój organizm i siebie, ale te mydełko za te pieniążki, myślę, że na rezerwę weekendową, nazwałbym to w ten sposób, jest ok. Trzeci i ostatni kosmetyk, który testowałem. Olej do brody od Mazveri, ale to jest olej, oczywiście face and beard, czyli do twarzy i brody, anti-age. Przeciw starzeniu się skóry, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście znowu Mazveri tutaj się chwali tym, że mamy oczywiście tutaj
olej z kiełków pszenicy, olej z pestek malin, olej z kamili japońskiej, olej z wiesiołka, ekstrakt z dzikiej róży i witamina E. Generalnie skład, powiedziałbym, bardzo klasyczny, jeśli chodzi o oleje. Chociaż no wiele tutaj na pierwszym miejscu mamy inne oleje. Zazwyczaj mamy, wiecie, olej ze słodkich migdałów czy innego rodzaju oleja. Tutaj jednak troszkę ten skład jest zmieniony. No powiem w ten sposób. Jak ten olej się sprawował? Moim zdaniem okej, ale jakiegoś szału nie zaobserwowałem, tak? No to jest wszystko takie, mówię, w ramach. Nie wymagałem od tych kosmetyków efektu wow, że ja wezmę to, nadmucham na rękę, napsikam sobie na rękę, wetrę w brodę i mówię, o kurde, jaka miękka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mam tak z wieloma produktami, które testowałem, czy sam teraz używam i mam je sprawdzone. Chociażby właśnie olej do brody, olejek do brody od marki Rarecraft, koniakowy, to jest dla mnie mistrzostwo świata po prostu, w taki sposób, jaki on zmiękcza brodę. Zresztą składniki przemyślane, wiecie, że my jako Rarecraft, my jako marka dla dżentelmena zawsze działamy krokami wolniejszymi, ale zaplanowanymi, bo chcemy, aby produkt, który do Was trafi, był w 100% spełniał Wasze wymagania odnośnie zapachów, praktycznie każdej kwestii i to się sprawdza, naprawdę zbieramy dobre opinie, bardzo dobre opinie wedle mydła, czy wedle innych kosmetyków, olei, balsamów i tak dalej. No a teraz obecnie pracujemy ostro bardzo nad kolejnymi produktami, które już niedługo. Co olejek od Masveri mi przyniósł? Co dał mi do myślenia? Powiem w ten sposób. Sama kwestia butelki i pompki bardzo fajna, bardzo przemyślana. Dawkowanie oleju, mogę powiedzieć, że idealne, chociaż jak za mocno się naciśnie pompkę, to on wystrzeliwuje, ta kropla czy ta dawka tego oleju z taką prędkością, że się odbija od ręki i może się rozpryskiwać, więc lepiej delikatnie tą pompeczkę naciskać. Bezproblemowo żaden transport, nie było problemu, nic się nie otwiera, nic się nie wylewa, to jest też bardzo fajna kwestia. Zapach, powiem w ten sposób, praktycznie zapachu nie ma i to jest z jednej strony plus. Akurat dla mnie bez różnicy, czy olej ma fajny zapach, czy nie, chociaż na pewno jestem raczej ten team, gdzie fajnie chcę pachnieć, tak? Jak mam jakiś zapach, albo mam na przykład olej z fajnym, dobranym zapachem do perfum, to wtedy go nakładam. Miło jest cały dzień, na przykład gdzieś spod brody, albo jak wiatr jest, albo coś, ten zapaszek, żeby docierał do nosa, on tak i pobudza często i też daje, że tak powiem, takiego relaksu. Tutaj zapachu praktycznie nie ma. Nie nazwałbym go kosmetycznym, nazwałbym go prędzej takim neutralnym, zerowym, nic. Nawet jeśli bierzemy to pod uwagę, że mamy tutaj ekstrakt z dzikiej róży, bardziej się spodziewałem właśnie, że gdzieś może jakiś różany zapach będzie i coś takiego, ale nie, tego nie ma. Dla jednych to jest plus, więc ci, co lubią bezzapachowe oleje, jak najbardziej ten. Chyba że po prostu ja mam taką partię. Piszcie w komentarzach, czy ktoś miał podobnie, bo no ja mówię, no nawet teraz jak go sobie pompnę, rozsmaruję, no bardzo olejowy zapach. Po prostu olej. Olej sam w sobie tak pachnie. Olej sam w sobie tak pachnie. No jak widzicie, ręce są dosyć nawet tłuste, ale jak już go mam, to sobie go wetrę. Bezpośrednio w brodę. Tak, oczywiście wiem. Wielu jest znawców, którzy wręcz mówią o tym, że trzeba olej wcierać w skórę pod spodem. Później we brodę, we włosy. Panowie, jak to robicie? Naprawdę uwierzcie mi, że za wielkiej różnicy no nie ma. I tak, jeśli wetrzecie we włos, no to po włosie ta substancja się dojdzie do cebulek, do skóry. Więc oczywiście, najlepiej wcierać go w skórę pod i później po brodzie, no ale jak ktoś wciera tylko w brodę, jego wybór. No róbcie jak uważacie. Jakie wnioski dla oleju? Weekendowy? Tak, generalnie na dłuższą metę nie, ze względu na ten taki, no mówię, brak zapachu. Ja wolę jednak, jest to neutralne dla mnie, ale jednak jak mam wybierać pomiędzy, to wolę jak olej pachnie czymś, jakkolwiek, aniżeli takim typowym olejowym zapachem. No mówię, albo może taką partię trafiłem. Napiszcie w komentarzach, jak to wygląda. Generalnie te trzy kosmetyki, średnie Masveri dla mnie, no wiecie, no to jest moje zdanie, to jest moja subiektywna opinia. Szampon Natura Siberica bardzo fajny i tu polecanko. Jeśli ktoś potrzebuje, a szczególnie ktoś, kto ma problemy z wypadaniem włosów i
idźcie w tą stronę. Poszukajcie tego szamponu i mogę powiedzieć, że można tej marce zaufać, bo ja na przykład nie zaobserwowałem żadnych negatywnych aspektów, jeśli chodzi o kwestię używania tego szamponu. Używam go bardzo długo, bo myślę, że no 2 miesiące. Mydło raczej rezerwa. Bardzo mnie odrzuciła kwestia formy. To jest jednak robione, wiecie, w fabryce, cięte z linii, a nie ręcznie. No jednak już przywykłem do tego, że nasza marka Relkaf dużo oferuje więcej. No tutaj bym tego nie porównywał, ale jeżeli miałbym zainwestować pieniążki, to wolałbym zainwestować w nasze mydło. Fajnym zapachem, z dobrym składem i tak dalej. No a olej, no powiem tak, na zimne dni jakieś takie, które będą nam gdzieś dokuczały za niedługo, jeśli nie mamy nic pod ręką, to lepsze to niż nic, ale też również wolałbym dołożyć troszkę pieniążków, chociaż w sumie nawet nie wiem, czy dołożyć, bo tutaj te ceny są na pograniczu podobnych i mieć olej z jakimś ładnym zapachem, z innym aplikatorem, bo tutaj mówię, ten aplikator, jak go się mocniej naciśnie, to on rozbryzguje nam ten olej po całej łazience, po całej muszli klozetowej, chciałem powiedzieć, nie, po całej umywalce, tak, i to wtedy niefajnie wygląda, plus ten zapach olejowy troszkę mnie odrzuca. Co było na brodzie? No, zmiękczać? Zmiękcza, oczywiście. Jak się na nim suszy? Słabo, raczej olejek nie do suszenia, bo jak wiecie, lubnie na olejkach też bardzo dobrze się suszy brodę i prostuje się ją. Ja jednak preferuję inne oleje, no już jednak też wymagania są wyższe, ale generalnie powiem w ten sposób. Dla ludzi, którzy potrzebują coś rezerwowo lub na weekend, lub na początek przygody, lepsze to, niżeli nic i zapuszczanie brody na dziko, bo przecież ona sobie i tak rośnie. Wiecie, że w serii Broda od nowa mówiłem o tym, no w tym roku nie goliłem brody ze względu na to, iż prywatna, mocna sprawa, nazwijmy to, szykuje mi się na koniec roku i dostałem przykaz od mojej narzeczonej, że po prostu broda ma być i koniec, ale myślę, że może w nowym roku zgolę i zrobimy jakąś nową serię z jakimiś nowymi featuringami, typowo może z kosmetykami Relkaf. Nie wiem, zobaczymy. Rzućcie, jaki mielibyście pomysł, bo ja nie ukrywam, jestem chętny na ogolenie brody znowu. Nie było dla mnie to problemem, że ta broda się zapuszczała. Myślę, że w ciągu roku tak naprawdę, bo rok temu goliłem, w ciągu roku ta broda już by była, jakbym ją na dziko zapuszczał gdzieś może do tego miejsca, więc bez problemów rośnie. A może jakieś nowe wnioski nam to przyniesie. Może będziemy kogoś nowego zmotywujemy do zapuszczania brody. O, już się dosyć rozgadałem. No to co? Mazveri, powiedzcie, okej, okay, nie okej, okay, dla mnie średniawka, Natura Siberica, jak najbardziej polecanko. Jakie Wasze są sugestie i jakie Wasze odczucia są? Czy w ogóle ktoś z Was testował te kosmetyki, czy miał te kosmetyki? Jakie mieliście opinie? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę w górę i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Karol Kanał dla Dżentelmena. Na razie, cześć. Pa!